To co, może nagrajmy jakieś karmienie? Siemano moi drodzy, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj karmimy zwierzaki. Ależ on żre koperek. Mam nadzieję, że odcinek przebiegnie sprawnie, szybko i przyjemnie. Pająk na wolności. Kurde ziomy, ale jest przypał. Wiecie, gdzie on wlazł? No bo wiecie, karmienie pająków to jest taka czynność, która na przykład mi sprawia ogromną frajdę i bardzo lubię to robić. Tu na przykład mamy piękną awikularię, która swoją drogą wyszła do nas na szybkę. Chciałem ją wam pokazać, bo jest też ładna, powylinkowa. Mamy też dwa pająki właściwe, jakie dowiecie się w dalszej części filmu. Nakarmimy je sobie. Mam nadzieję, że uda się fajne ataki za co? Załapać kamerą. O, dobra, to nie przedłużam i zaczynamy. No dobrze, to mamy już naszą pensetę do karmienia, taką wiecie, gamingową. I zacznijmy od pająka z Nowego Świata. Jest to oczywiście awikularia, w tym wypadku awikularia, awikularia. Te pająki są, powiem wam, prześwietne. Niektórzy psioczą na rodzaj awikularia, że jakieś tam podliwe czy coś, ale naprawdę pajączki są niesamowite. No i teraz jest problem, bo ona siedzi na szybie, a trzeba by było tę szybę podnieść, żeby ją stąd, no, nakarmić, tak? I spróbujemy to zrobić tak. Ja podnoszę szybkę i wtykamy karacza na podspód. O, widzicie? No i tak spróbujemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. O, jak się rzuciła skubana. No, ale teraz przynajmniej można ją podziwiać, no. Tylko mi się nie chowa jej gościu. Ale ona jest cudnie niebieska i taka świeżutka, właśnie powylinkowa. No wyszły te kolory, wyszły, wyszły. I jak sobie tańczy z tym robalem. Znaczy, oczywiście z karaczanem, tak? Coś pięknego. Jakie w ogóle ma włoski na karapaksie, widzicie? Takie odstające. No poza upieprzoną szybą widać, że karaczan jeszcze żyje, ale jest już taki, no, opatulony, tak, w sieć. No super, genialnie. Pająka jednego mamy nakarmionego, w takim razie bierzemy szybkę, zamykamy. Zraszanie będzie jutro, bo jutro jest piątek, czyli dzień zraszania. Dobra, no i co? Przechodzimy do dwóch kolejnych pająków. Tam widzicie, o, już się czają. To co? Na pierwszy ogień pójdzie pojemniczek. Tutaj jest, słuchajcie, pajączek. O. I tym pajączkiem jest Hogna Schmitzi. Karmienie tego pająka już kiedyś chyba wam pokazywałem. Jest to świetnie ubarwiony, a przynajmniej no, przy dalszym stadium, tak? Teraz jeszcze nie. Teraz jest malutki. Przepięknie ubarwiony europejski pająk. I w dodatku jest to jak najprawdziwsza tarantula, tak? Ten pająk należy do rodzaju Hogna. Występuje w Portugalii i to na tylko jednej wyspie, bodajże Porto Santo się nazywa ta wyspa, czyli jest to pająk no, endemiczny. I tak, najpierw pokażę wam stare karmienie, które być może już wam pokazywałem, a być może nie. Zaraz zobaczymy. No a potem przejdziemy do tego karmienia. Ja tam nie wsadzam palucha, bo mnie użre. Wrzucę jej troszkę większego tego karaczana. Zobaczymy, co zrobi. Tak jest! Ale cudo! Wyglądają, jakby się całowały. A ciekawe, czy zagarnęłaby drugiego. Jak myślicie? No, spróbujemy. A jednak nie. Jedna jej prawie uciekła. Aha, no dobra, tu jest ta jedna. Kurde, jest przypał, pająk na wolności. Olerka. Sytuacja chwilowo opanowana. Teraz trzeba pająka wsadzić z powrotem do pojemnika, a on mi teraz łazi po ręce. Niedobrze. No moi drodzy, szybka akcja. Świetnie, bardzo ładnie. No to lecimy do ostatniego gagatka.
Dobra, odbiegnijmy trochę od tematu tarantuli i teraz zajmiemy się tym pająkiem. To jest pająk, którego już znacie i który dorobił się nowej etykietki. Jest to Piloctenus hematostoma. Pająk siedzi tu. Czekajcie, ja wam go pokażę. O, widzicie już go? Tak jest, tutaj siedzi. Spróbujemy go wygonić. On jest taki trochę napchany, ale chciałbym go spróbować jeszcze raz nakarmić. No i potem damy sobie spokój, zrobimy mu dietę. O, właśnie. No hej. Wyszedł, wyostrzył się. On wyszedł i to tak srogo wyszedł. Oj. Jest problem. Pięknie go widać, tylko że problem jest taki, że on teraz sobie tutaj pogina po stole. Gościu, nie można tak robić, no co ty? Jeszcze wróci do swojego terrarium, sam z siebie. Nie. Oj, ale szybki jest skubaniec, trzeba go złapać. Opa. Gościu, no to teraz żeś zrobił. Kurde ziomy, ale jest przypał, wiecie gdzie on wlazł? On wlazł tutaj, jak jest ta szafeczka, ona ma jeżdżące nóżki, takie kółka. I on wlazł w to kółko, do środka tego kółka. Ale źle, ojej. Dlaczego ty jesteś taki upierdliwy, co ja nie mam pojęcia. Akcja była zabawna. O Jezu, udało się złapać gnoja w taką szalkę. Przy okazji możemy zobaczyć, jak on wygląda od spodu. Widzicie? Taki jest... Dobra, to teraz najtrudniejsza akcja. Trzeba go przenieść do terrarium tak, żeby nie spierdzielił znowu. Jeszcze mogę wam go tak pokazać. Uf, udało się. Pająk znowu jest w swojej norce i coś czuję, że jednak nie będzie chciał jeść ani współpracować. No niestety. Uff, udało się zakończyć to karmienie. Jest już późna godzina, mi się chce spać, a to jeszcze trzeba przecież zmontować. No, z tym pająkiem zawsze są problemy, on zawsze ucieka, nie? Także, ale bardzo go lubię. Ten Piloctenus to jest przepiękny, arcyciekawy pająk i w ogóle to jest kuzyn wałęsaków, nie? Także ta sama rodzina. No, na tym myślę, że dzisiejszy odcinek zakończymy. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, jeśli nie, to łapkę... Nie, teraz nie ma łapek w dół. No i te subskrypcje, to też bym prosił, nie zapomnijcie. Nie, no bo wiadomo, suby... i hajsy z YouTube'a. I widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!